Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starkiej Susz, to już drugi raz widzimy się w grze Non Shall Intrude Descent, czyli temku gry Non Shall Intrude. I tak, na wstępie, nie pokażę patchnotesów. Kurczę, a szkoda, bo prawda jest taka, że gra przeszła dosyć wielką aktualizację. Zresztą, może jeśli nie zapomnę, to wrzucę wam dosłownie teraz screena, delikatnie mówiąc, fragmentu, w sumie całych patch notesów. Ale tak, i jakby to najłatwiej powiedzieć, gra przeszła dosyć sporą zmianę. Teraz mamy dużo więcej życia, ale życie nam się nie regeneruje pomiędzy walkami tak łatwo. Większość wartości jest coraz większa. Co najważniejsze, wiele z naszych kart będzie biło trochę więcej. Tak więc zaczynamy. Znowu jest samouczek? Nie, pozwólcie mi, że wyłączę. Mam wyłączonego. Fireball 300 damage, tak jak myślałem. Fajnie, tylko szkoda, że znowu mi dajecie tego samouczka. Tak. Tak, fajnie. Wyłączyłem. Proszę mnie bardzo, wyłączyłem samouczki. Czemu ciągle się pokazują? Gdzie to jest? Tak. Inhale. Exhale, tak. Wszystko wiemy. Dobra. Jestem plus 1 ataku, czyli chyba plus 100 ataku, tak. Na prawdziwe standardy. Tylko jeszcze nie jest tutaj to jakby zaktualizowane opisowo. Tak czy inaczej, no. Robimy tutaj fireballa, standardowy, tak jak ostatnio. Musimy tu niestety zginąć. O, innej opcji nie ma. Tak, momentum, fire breath. I tak, w sumie, jak czytam te patch notes osobiście, uważam, że ta gra może być ciekawsza. Bo tak naprawdę, okazuje się, że teraz nie będziemy musieli tych pól używać, żeby wygrywać. Teraz one są fajnym dodatkiem na podstawowych poziomach trudności, a nie wymogiem, żeby w ogóle jakkolwiek sobie radzić w grze. Więc dla kogoś takiego jak ja, kto jest jełopem, nie umi, to jest świetna zmiana. Bo no, będąc szczerym, często zapominałem o tych interakcjach, czy nie chciało mi się nawet ich robić. No ale tutaj pozwólmy się ubić standardowo. I proszę, szybko przełącz się, gro. Tak, dobra. Tłumaczę tak jak ostatnio, co mam tutaj nagrodę. Tu jest karta, tu nadal nie wiem co to. Może wiesz, co jest leczenie? Tu karta, dobra, to idziemy znowu tu. Tak jak ostatnio. Ma 3800 życia. Może nie pokonamy jej od razu. Ale powiem, że dam radę. I tak, tam pisał 15, tu jest 1500. Jak mówię, nie wszystkie rzeczy będą tu jeszcze podaktualizowane, jeśli chodzi o opisy. Lawa. Z tym się chyba zmienia w dodatkowy punkt akcji? Tak, dobrze myślałem. Więc dobra. No. Halo, smok, plujesz czy nie? Grzeczny smok. Robimy to tak, żeby było szybko. Plus 100 ataku. Standardowo. Wiatr na lawę, żeby dostać punkt akcji. I plujemy, ile wlezie. Nawet jeśli teraz jej nie ubiłem, to zaraz powinna zginąć. Tak jak myślałem.
No i wygraliśmy. Jak mówię, życie nam się nie będzie regenerować bezpośrednio. Nagroda oczywiście karta i co my tu mamy? Raz na walkę możemy się leczyć 100 za każde pole lawy. Oczywiście, że to wezmę. To jest za dobre, żeby tego nie brać. Teraz tak, losowy event, a potem tu mamy jakąś walkę za dzbanek? Nie wiem. Aha! Mamy plus 500 ataku na następną walkę. Świetnie. Ja w takim wypadku idziemy tutaj tym bardziej, bo teraz... No, łatwo będzie nam wyeliminować wielu dziadów, którzy tu mogą się pojawić. Inhale, exhale... Kurczę, nie mogę kilku trafić. Co w takim wypadku? Zróbmy tak już. Bo tak, najlepiej będzie się właśnie szybko pozbywać zagrożeń. I pomyślałem, mogą w sumie wszystkie uczniczki wyeliminować. Byłoby szybciej, łatwiej, fajniej. Dobra, czy tutaj mogę jakoś ich wszystkich trafić? Nie. W takim wypadku... Zróbmy tak. W ten sposób mamy lawę, a lawa pozwala nam zebrać energię. Wszyscy mogę zrobić tak. I tak. Tym samym wyeliminować wszystkich... Po prostu wrogów poza tą główną oponentką. To będzie bardzo łatwe. I się fajnie podleczyć. Znaczy, na pewno to chcę. Co się mogę nawet dziada się pozbyć. Nie, żeby on był groźny, ale mogę. Więc tak też zrobimy. No i dostaliśmy achievement za fajne podleczenie się w jedną turę. Dobra. I teraz tak. Tego trzeba się pozbyć na pewno. Więc niestety nie zagramy wszystkiego, co się da. Bo zabraknie nam. Ale 900, tak? Dobra, zróbmy 800 na nią. Teraz zacznę atakować niestety, ale ja chcę złoto, więc... Joink. Okej. I ogólnie mówiąc... Nie wiem, jak wy uważacie, czy odczuwacie co. Ale mnie się wydaje, że teraz przez to, jak zwiększyli tutaj te wszystkie statystyki... Faktycznie jesteśmy trochę wytrzymalsi i bardziej może się czuć jak taki właśnie finalny boss, który stoi na straży ostatecznego skarbu. Oczywiście wiadomo, tutaj teraz jestem wzmocniony przez to, że dostałem tego bonusa. Co finalnie może nie być aż takim mocnym we wszystkich walkach, ale no jakoś tak fajnie. Fajnie jest czuć tam klimat jeszcze bardziej niż wcześniej. Teraz to co dzbanek? Relikty. Lawa bije 400 więcej, albo... Builder. Nie mogę podejrzeć reakcji. To jest ogólnie prawdopodobnie ten podwójna ziemia jakby, najłatwiej mówiąc. Szczerze, z tych dwóch wezmę sobie lawę. Szybsza eliminacja będzie fajna, w szczególności przeciwko magom. Też mogę się potem trafić, a tutaj mamy Ezik the Bard. Pierwszy raz barda jakiegoś spotkamy. Zwiększa obrażenia o 1500. Nie podoba mnie się. Na wszelki wielki zróbmy tak. I czy to jest Builder? Tak, to jest to. Czyli dobrze myślałem. Whirlwinda możemy użyć, tak. I wykończymy tym samym tego rycerzyka. Piknie. Piknie po prostu. Pięknie pobrzdękał sobie. Bardzik. Okej. To teraz tak, on stoi nadal na tym, to stwórzmy ogień. Stwórzmy kolejną lawę. I mamy 3 pola lawy. Może to być głupie, ale jeszcze nie będę się leczył. Jest pytanie tylko, czy Bart nas uderza? Tak, Bart uderza z dystansu. Można było się spodziewać, ale no, wolałem się przekonać na 100%. I tak, Whirlwind. Pytanie teraz, jak to robimy? Tak zrobię, dostaję dodatkowe więcej lawy, więc tak. Jeszcze mi to będzie opłacalne później. Ja tu dosłownie oszczędzam na moment, w którym znowu trafię tamtą kartę leczniczą, żeby się wyleczyć za jeszcze więcej. O, a to
piękne. Days. Rage. Okej. Okay. Chociaż nawet nie wiem, czy ja mam Rage'a jakiegoś, więc nie będę się tym na razie przyjmował. I teraz tak, Fireball. Tutaj. Pięknie. Mógłbym więcej tego zrobić, chyba nawet tak zrobię. A, nie było to opłacalne. Tak, księcie, robimy tak, żeby się jeszcze podleczyć. I uwaga! Nie zdało nic. Nie, zdało, ale mało chyba. Okej, chwila, jeśli tak mało, to chyba znaczy, że no, faktycznie nic. Ale tak, Fireball? Pierwszy rycerzyk pokonany. Drugi też? O! Dobra, nie chcę tych informacji. Kończymy turę, tak czy inaczej. I zaraz chyba to ugramy szybko? A, chyba już mamy tytuł. Chyba już nawet nie ma co więcej robić, po prostu... Gramy to bez problemu, więc... Dla samego siebie po prostu rozprzestrzenie więcej tych podpalonych pól. To trzeba wyrzucić. Ale sytuacja jest opanowana, więc... Na spokojnie jeszcze tutaj spróbuję zniszczyć to. Znowu te karty. Trafiliśmy na nią? Nie. Dobrze, że jej nie ma. No bardziej chyba teraz usmażę na lawie. Ojej, bo się nie ruszył. Tak, dokładnie. Stoję za to. No, tak jak myślałem, 500 leczenia. Miejsce tornado bije plus 800. I jeszcze 50 złota, bo podbiliśmy cały region. A teraz gdzie idziemy? 2000 max HP. Mamy dwie karty. A wejdźmy, weźmy to. I mamy rajda. Magus, 8000 życia, 600 ataku. 600 wszystkim wrogom. To wszystkim wrogom sugeruję, że będziemy mieć kiedyś też swoich sługusów. Na razie ich nie widziałem. 800 bossowi. Większa, czyli 400. Randomowa tail. Jeśli to jest soil, to tak. Customize? Boss Mechanics? Wait, czy to zawsze miałem? Jakieś takie fajne rzeczy. Okej. Okay. Czyli mechaniki bossów możemy sobie dawać fajnie. Tak czy inaczej, zacznijmy od ognistego oddechu. Pięknie. A teraz powiedzmy... A niech będzie tutaj Fireball. Gościu już jest martwy. I kolejny Fireball pod stopki czarodzieja. Dobrze jest. A tak z tą drogą jeszcze... Jeśli by było co sytuacja, żebyście myśleli, że coś jest nie tak, że dzisiaj jestem mniej energiczny czy coś, co... Ale będę ukrywał, choróbsko jakieś mi zaczyna brać, więc... Z góry przepraszam, jeśli naprawdę to choróbsko wpłynie jakoś na to... jakość tego wszystkiego. Na pewno co mogę powiedzieć, to to, że materiały będą się pokazywać teraz właśnie z gier takich jak te spokojniejsze, gdzie nie trzeba takich akcji wielkich robić jak w Brotatu, czy... A innych tego typu. Tak, cięcie Fire Breath, czy ty ubije wszystkich? Nie. Ale tu złapię obie huntreski, więc dobrze. Będzie chyba też od razu, czy nie ma sensu? Dobra, zróbmy tak. Proszę, żeby nie trafił na zwykłe pole. Ha, trafiłeś na lawę. Ha, trafiłeś na lawę. Okej, jesteśmy rage'nięci. Dobrze. Teraz plujemy na maga, czy plujemy na tych innych, co tutaj napierają? Powiedziałbym, że na maga. Mag jest najbardziej irytujący. 400, to możemy wykończyć ją.
Tak, i spróbujmy wykończyć w sumie jego. Nie podchodzi nawet. Dobra, czarodziej powoli się tam smaży. Dobra, momentum to nie. To jest builder, tak, builder, fajnie. Ubijmy tego sobie po prostu, czemu by nie. Dobrze. Tracimy dużo życia, okej. Okay. Ale czarodziej się już usmażył, więc teraz... Czy jesteś tu, muszę zrobić jakieś szczególnie? Chyba nie, więc... Najpierw Fire Breath. Jakaś jest mechanika za to, że ogień na... Na Buildera rzucam? Staje ogień, to się dzieje Firebomb? Firebomba nie mieliśmy jeszcze gdzieś. Lawa i ziemia, okej, okay, czyli tyle. Wszystko się zgadza. Dobra, nie wiem, co się stanie, i tak wygramy, więc użyjmy tego. I Fireball na to. A, wygrana. Tak jak mówiłem. Leczyliśmy się w max, dostaliśmy jakieś rzeczy. Jesteśmy bezpieczni teraz. Goblin ze średnią armią, ale daje rzeczy. Tu możemy do kupca. A tu, tutaj dwie karty, O, a pójdźmy do kupca. Okej, usuwanie kart. Jeszcze coś później za lawę. Albo lepsza ten. Się nazywa tornado lepsze. Weźmy co? To w sumie kartę jakąś, czy jednak nie? Nie, wszystko jest okej. Okay. Nie usuwajmy niczego. To mamy zrobione. Już chyba naprawdę nic im to chciał kupić. Chodźmy może, niech będzie, zaryzykujmy tego magistra. Nie mogę? Czemu nie mogę? Jestem u kupca? A, tak, niech tylko milif u kupca. Albo wiecie co, zobaczmy tą zieloną Menace. Jeju, to ma bardzo dużo pancerza. Ma bomby. Chciał podejść nas wysadzić. Jak to, co są ciekawe. Anyway. Róbmy tak. Ten chyba... Nie, on nie zginie sam z siebie. Pozbądźmy się tego, zróbmy tak, bo trzeba bym miał rozprzestrzenić, a nie usunąć. Dobra, nieistotne. Okej, okay, nie podoba mi się to. Bo on coś tam planuje, jestem tego pewien. Ogień w krzyżu. Nie lepiej. Dobra. Irebal. Lawa pod stopy. Podwój obecną zbroję. Na takie rzeczy to ja ci pozwolić nie mogę. Goblinie. Dobra, tak. Fajny sposób. Lawy, okej. Okay. Ziemia tutaj, żeby mieć jakiś pancerz. Niestety pancerz znowu sobie podwoi, bo... No nie mam jak mu go zmniejszać jakoś szczególnie. Dobra, 3 firebale, 1 firebreath. Tak. I... Powiedzmy, że... Masz pod sobą lawę?
Ja, nie ma jeszcze lawy. Teraz ma lawę. Okej. Jednak zresztą nie dostaję obrażeń od lawy. Niedobrze. Momentum. Firebrath. Okej. To jest pancerz. W sumie nie wiem, jak ja się mogę pozbyć. Ja się boję naprawdę, co on tam knuje. A! Aha. Dobra. To już rozumiem, o co chodzi. W jakim wypadku... Chyba nic tu niestety nie zdziałam. Jedno co, to mogłem sobie trochę pancerza dodać. U, wkurzyli mi mojego łomka. Dobra, ale mamy kartę. Uhuhu. Nadal nie wiem, jak działa kombo, ale muszę to wziąć. Ostatnio mi to zdradziło, to teraz może się uda, żeby nie zdradzało. Okej, okay, artefakty, dwie karty, ale średnia armia. Zaryzykujmy. Jestem w bazie. Ciekawe. Dużo bije, ale jednocześnie też będzie zwiększać nam ilość naszych akcji. Warto co zapamiętać. Tak czy inaczej plujmy tym ogniem. Zakładajmy idealnie darmowe efekty zbroi. Zobaczmy, dokąd my tutaj dotrzemy. Zaryzykujmy. Trafione. Teraz tak, to chyba stworzy tornado? A co zmieni je w ogniste? Tak. Aż jesteśmy dumni, że to zapamiętałem po poprzednim epizodzie. Się dużo czasu nie miał pomiędzy jednym a drugim, ale nadal. Aha. Fajnie. Fajnie. Po prostu. Zaryzykujmy. Okej. Okay. Nie wiem, czy się opłaciło. Co one w ogóle będą robić? Trochę nie rozumiem tych tutaj stworów. A! Dobra, nie było tematu. Trzeba się ich pozbyć. I już pozbyłem się, to teraz tak... Dajmy kolejną lawę. Leczmy się minimalnie? Tak. Okej. Okay. Dostałem wielkie zero obrażeń. Od tamtego efektu. A, dobra. Tak, Firebrath. Bal. Nowy punkt akcji i zaryzykujmy. Nie trafione. Tak się inaczej po tej turze wygrywamy. To też tak dużo obrażeń otrzymaliśmy na tym goblinie, ale... Przecież to była bardzo prosta walka. Jest tak. To. Definitywnie to. To jest świetna karta. A tu mamy... Weźmy lepszą lawa bombę. Tutaj chyba też leczenie. Lawa plus ogień generuje rage'a, oczywiście rzepione, i 400 zł. Świetnie. Pięknie. Mamy jeszcze dwa ruchy, zanim będziemy mieć kolejnego rajda. W takim wypadku powiedziałbym, że powinniśmy się trochę podleczyć.
To będzie bardzo proste, prawdopodobnie. Ale nadal trzeba to zrobić wcześniej czy później, więc zróbmy tak. Tak. Zaryzykujmy, czy nie ryzykujmy? Powiedzmy, że zaryzykujmy. I tak nic nam nie szkodzi. Okej, dostaniemy trochę obrażeń niestety. Ale... to jest ważne, ale... bo nie było i tak, są to na tyle niskie obrażenia, że się szczególnie nie przejmuję. Chodzi, że mam gdzieś dwie karty leczące. A po kart leczących, proszę, proszę. I tak. Czy jest na poziomie wystarczającym? Może nie idealnym, ale no, jak mówię, wystarczającym. Oczywiście nie uważam, żeby było niebezpiecznie czy coś. A tutaj walka wygrana. Bardzo prosto. Leczenie za 500. Nie wiem, czy więcej straciłem, czy mniej. 100 ataku dostaniemy na stałe. Jest tu armia bez bohatera. Oczywiście, że chcę. Tak, mamy tu jedną uczniczkę na razie. To będzie ryzyko, więc nie. Pójdę z zagwarantowanym leczeniem. Pozbędźmy się uczniczki. Teraz tak. Rozprzestrzenimy ogień innej dalej jak się da. Zobaczymy fazę. I okej. Okay. Dwa razy Firebrath. Czy będę w stanie go aktywować? Nie. A, co tu mamy? Darmowa lawa. Można się wydawać głupie, ale... taką szybką, darmową lawę... no, osobiście bym z chęcią skorzystał. Tak, Firebrath. Zapomniałem ciągle o tym, że też jeszcze mi daje... trochę zbroi, więc nie ma co narzekać. Tutaj też dołożymy jeszcze więcej sobie generacji zbroi. Gdzieś sobie zginął? Momentum, tak. Teraz tak, Firebrath tutaj? Chyba tak. Tak, wiem, że coś nie mówi Firebrath, ale no muszę. Muszę po prostu po swojemu. Okej, okay, podleczymy się trochę, bo czemu by nie. Dobrze, że oni już tutaj dotarli, ale... czy jest to jakiś wielki problem? Nie powiedziałbym. Głównie dlatego, że właśnie mamy broi z ognistych oddechów. No, ta dwójka już też padnie. Pięknie. Teraz tak, zaryzykujmy. Nie opłaciło się. Ale i tak nic za co mnie straciłem. Więc tak, tutaj tak, tutaj tak. Tamten ginie, zostaje jeden. Nadal mam więcej pancerza, więc nie ma czym się przejmować. I fire breath. Damasz. Dodatkowy punkt akcji. Damasz. Dziękuję bardzo. Ugrane. No i na stałe zwiększyliśmy sobie damage. O nie, dostaliśmy rajda. Shadow Legendy. Okej, okay, rajd. Marcus Stella. 15 tysięcy do... okej. Okej. Mamy jakieś nowe mechaniki bossa? Zdobyliśmy, tak. To jest tylko w pierwszej fazie, ale... nie, na trzecią fazę weźmy to. Dobra. Dobra. Tym mogę poczekać trochę. Firebeam. Ryzykujmy. Nie opłaciło się. Flare. No. Niech będzie tak. Whirlwind tak. Pozbądźmy się w sumie jednej uczniczki, czemu nie? Jednak nie.
Różnie oczywiście lecą. No dostałeś obrażenia. Nieistotne. Nic szczególnie wspaniałego tu nie ma, więc użyjmy po prostu ognistego oddechu. Stopki, uczniczki podpalmy. Najpierw tak już na Ameno. Okej. Niebezpieczne rzeczy się dzieje, bo nas bije. Tak. A, nie będę takiego inhala robił, zrobię takiego inhala. Bo kto mi zabroni? Proszę. Skakuję w melee range'a, niedobrze. Nadal nie widzę tego całego rage'a, który został mi obiecany, ale... Mniejsza z tym. Avalanche tutaj będzie najlepszy. Gorlin Dutch potrzebuje. Nie szczególnie, ale i tak go wezmę dla bezpieczeństwa swojego, żeby móc się trochę podleczyć. Dostanę mi tak, że po tej walce i tak dostanę pełne leczenie. Okej, okay. Aha, moment. Ognisty oddech. Niech będzie żyjąca lawa. Czemu by nie? Nie, ale muszę przyznać, że ta aktualizacja mi się bardzo podoba. Zdecydowanie łatwiej się tutaj gra, lepiej się czuję tym takim masywnym bossem, który walczy z jakimiś wszechpotężnymi bohaterami. Terroryzując lokalne krainy. Nie, ale dosłownie... Będę musiał rzucić na lawę ognistym. Zobaczymy, czy to generuje jakiegoś rage'a. Nie. Więc okej, zakładam, że w takim wypadku mechaniki związane z tym samym rage'em jeszcze zostały zaimplementowane do gry. Trochę szkoda, ale no nie będę z tych totalnych marudów. Rozumiem, że to jest jeszcze bardzo, bardzo wczesny prawdopodobnie produkt. Dosłownie tak nie żartując, nie kłamiąc. Wydaje mi się, że to premierę jako demko w ogóle miałem dopiero co chwilę temu. Do finalnego produktu jeszcze trochę czasu trzeba. Tak czy inaczej jest świetne. Oto. Został zrestorowany. I okej. Okay. Tak będziemy kończyć epizoda na dzisiaj. Ale zakończenie zróbmy jeszcze raidę tutaj na jakiegoś... Na jakiegoś takiego kapłana. Czy kapłankę w sumie. Okej, okay. Żeby zmienić to w podłoże normalne, potrzeba ognia. Więc zrobimy dokładnie to, co trzeba. Tak, czy mogę coś jeszcze zrobić ważnego, fajnego? Nie szczególnie, to przygotujmy tornado na później i zaryzykujmy. Opłaciło się tym razem. Święte pola? Okej. Okay. Czy to po prostu jakieś... Dosłownie jakieś po prostu benefity jej tylko, za to, że pole jest święte. Powinnam się z tym szczególnie przejmować, nie mam pojęcia. Pewnie tak. Czy będę się tym przejmował? Raczej nie. Moje życie należy do Fireballi, więc... Co by się działo, nie działo, i tak będę zadowolony. I okej, okay, no dobra, teraz to już jest trochę niebezpieczne, bo... Święte pola zostają teraz przemienione w coś, co dało bonusy moim wrogom. Tak. Trochę może to zmarnowałem, ale chciałem złoto. Tak, czy mamy coś tutaj ważnego takiego? Nie. Więc można zrobić najważniejszą rzecz, jaka istnieje, czyli zmienić zwykłe pole w jakieś pole... z lawą i powoli eliminować bohaterów. A on zaraz będzie u nas w zasięgu, więc pozbądźmy się jego. Dziękuję. Mnie to przejmuje. Nie. Wywalę to jakby nigdy nic. Będę się cieszył.
A ona groźna nie jest, bo i tak spłynęła. Piękne. Uważam, że dosłownie balans teraz jest dużo lepszy. I teraz mamy 4 tornada. Jeśli usuniemy, to zadajemy 1000 każdy tornado. W sensie każdy tornado, 1000 max 4. Biorę. Nie mam za dużo sztormu, głównie skupiam się na ogniu, ale można. To też wezmę. No i dobra. Kolejny region steroryzowany, podbity, zniszczony, jak zwał, tak zwał. No i tak. Na tym będziemy na razie kończyć przygodę. W następnym epizodzie oczywiście będziemy to kontynuować, a nie ukrywam, ten epizod prawdopodobnie będzie bardzo szybko, bo noż, wkręcam się w tę grę. Podobie mi się, fajna jest. Jeszcze fajniejsze by było, jakby się potem okazało, że nagle, mamy kilka bossów, a nie tylko tego jednego smoka. No, oczywiście to nie tak, że musimy, ale fajnie by było. No. Musimy jeszcze też poznać kilka reakcji. Ale to dopiero za jakiś czas, bo na razie nie czułem aż takiej potrzeby. Dobra, tak czy inaczej, dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak, no trzymajcie się, hej hej, bo nic więcej do powiedzenia nie mam.